Witamy wszystkich. Będziemy w drugim odcinku Dobranocek z Biblią i będziemy co czytali i o czym rozmawiali? O księdze Estery w drugim rozdziale. Dobrze. A wczoraj co, o czym mówiliśmy? O rozkazie króla dla królowej, jak ona tam miała na imię? Waszti. Waszti, żeby pokazała się ludowi, a ona nie chciała wyjść, żeby cały lud mógł ją zobaczyć. I o uczcie, dla którą mogli przyjść wszyscy, którzy chcieli i mogli na nie pić wino na przykład. I kto chciał, to mógł je pić, a kto nie chciał, nie był zmuszony, żeby to zrobić. A co z tą królową Waszti? Co król w jej sprawie postanowił? Ją wypędzić, a poszukać innej, która byłaby lepsza. No, może wypędzić to troszeczkę za duże słowo. Albo po prostu... Przegonić? Nie, pozbawić stanowiska królowej. Już więcej nie będzie stawiała się przed królem. Teraz na jej miejsce miała być lepsza, tak? No i właśnie... I w dzisiejszym odcinku będzie mowa, o której to będzie. Dokładnie. Rozdział drugi. Po tych wydarzeniach, gdy gniew króla Achaszwerosza się uspokoił, przypomniał sobie Waszti i to, co uczyniła, i to, co o niej postanowiono. Dworzanie króla, którzy pełnili przy niej służbę, orzekli. Niech wyszukają dla króla młode dziewice wielkiej urody. Niech król ustanowi urzędników we wszystkich prowincjach swego królestwa, by sprowadzili wszystkie młode dziewice o wielkiej urodzie do stolicy w Suzie, A do co domu to są kobiet. Dziewice? Dziewice to są młode kobiety, które jeszcze nie miały mężów. Aha. Ani chłopaków takich, z którymi by... No. Chodziły? Nie, no to już więcej niż chodziły. To już bardziej, no, kochały się. Ach. Do domu kobiet znajdującego się pod opieką Hegaja, eunucha królewskiego, stróża kobiet. Hegaj, tak miał na imię. On zaś, w niektórych przekładach on ma na imię Gaj, ale generalnie Hegaj. No bo to być może to jest jakiś przydomek, trudno powiedzieć. On zaś niech wyposaży je we wszystko, co im do przyozdobienia potrzeba. I niech ta dziewica, która spodoba się oczom królewskim, zostanie królową na miejsce Waszti. Spodobała się ta rada królowi i tak też postąpił. W mieście stołecznym Suza mieszkał pewien Żyd imieniem Mardocheusz. Mardocheusz? Tak, Mardocheusz. Syn Jaira, syna Szemei. Co? Syn Jaira, syna Szemei, syna Kisza, Beniaminita, wysiedlony razem z wygnańcami, których wraz z królem judzkim Jechoniaszem uprowadził z Jeruzalem Nebuchadnozor, król babiloński. To, o czym czytaliśmy niedawno w księdze Jeremiasza. Był on opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki jego stryja, która nie miała ani ojca, ani matki. A co, pamiętasz, co znaczy imię Estera? Królowa? Nie. Gwiazda? Gwiazda. Dziewczyna miała piękne kształty i wdzięczną powierzchowność. A gdy co jej... znaczy powierzchowność? Wygląd. Tak jak wyglądała z wierzchu, że tak powiem. Aha. No. Ale nawet jest taki cytat, że nie należy zwracać uwagi na zewnętrzny wygląd człowieka, należy zwracać uwagę na jego wnętrze. Albo to ja przypuszczam, że tobie chodzi o ten cytat, że piękna kobieta głupia jest jak złote kolce w pysku świn. Tak? Jak złote. Nie, tego akurat nie. Ale to też chodzi. Nie miałam na myśli tego. Był on opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki jego stryja, która nie miała ani ojca, ani matki. Czyli prawdopodobnie zostali zabici albo w jakiś sposób no, utraciła tych rodziców. I on się nią opiekował. No, czyli kto się nią opiekował? No właśnie ten Mardocheusz. Aha. Dziewczyna miała piękne kształty i wdzięczną powierzchowność, a gdy jej ojciec i matka umarli, przyjął ją Mardocheusz za córkę. Czyli zaczął ją wychowywać, pewnie był w wieku jej ojca. Tak jak opiekun? Taki opiekun się zrobił.
Gdy ogłoszono dekret i nakaz królewski i wiele dziewcząt zgromadziło się w twierdzy Suza pod opieką Hegaja, sprowadzono także Jesterę do Pałacu Królewskiego pod opiekę Hegaja, stróża kobiet. Dziewczyna spodobała mu stróża? Się... Stróża? A zrozumiałam stróża. A kto to jest stróż? Pilnujący? Dziewczyna spodobała mu się i zyskała jego względy tak, że postarał się, by czym prędzej dano jej to, co było jej potrzebne do przyozdobienia i utrzymania. Oraz przydzielił jej... Utrzymania się? Oraz przydzielił jej do usług 7 dobranych dziewcząt z Pałacu Królewskiego. A następnie przeniósł ją ze służebnicami do najpiękniejszej części domu kobiet. Jak ta najpiękniejsza część musiała wyglądać? No nie wiem. Jak myślisz? Że były korale, jakieś złote ściany ze złota, czy jakiś stół ze złota, jakieś porozwieszane, jakieś... Kto ich tam wie? Ładne rzeczy, nie wiem. Ale w każdym razie musiało być to tam sporo miejsca, bo skoro miała 7 służących, no to musiała mieć dla nich sporo miejsca, nie? No, to było jedno krzesło, ona miała to najpiękniejsze krzesło, służące mogły siedzieć obok niej, podawać. Miał tam chyba jakiś dywan, nie wiem co. Nie wiem, jak to było. Estera nie zdradziła ani swego pochodzenia, ani rodu, gdyż Mardocheusz zakazał jej mówić o tym. Czy nie powiedziała, jakiej jest narodowości? Tak? Nie powiedziała mu, że jest? To. Nie pamiętam. No, Izraelitką, czyli Żydówką. A gdyby mu to powiedziała, to co się stało? By stało? To by się inaczej historia potoczyła. A on sam kim był? Co? On sam kim był? No, Chaldejczykiem jakimś. Bo mieszkał. A Chaldejczycy i Izraelczycy się nie lubią? No wiesz, wzięli ich do więzienia. Znaczy do... do tych... do niewoli ich wzięli. I ona była jedną z tych osób, które zostały zabrane do niewoli. No. Także tego. A właśnie, a dlaczego jej zakazał o tym mówić? Z jakiego narodu pochodzi? Żeby jej się nic nie stało. A dlaczego? Bo się o nią bał i się o nią troszczył. No ale dlaczego miałoby być to straszne, że jakby się ktoś dowiedział jej narodowości? Bo... oni się nie lubili, czy coś? No ludzie generalnie nie lubili Żydów. Inne narody. Inne, i to tak właściwie przez całą historię. I do dzisiaj nie bardzo lubią. Mimo, że Biblia mówi o nich wiele dobrego i zapowiada wiele błogosławieństw, i że przyjdzie dla ludzkości wiele błogosławieństw właśnie z tamtej strony. To no nie było dobrym, jak ktoś był Żydem, bo bardzo go nie lubili tam z różnych tam powodów. I tutaj też. A jak na przykład, a w jaki sposób na przykład go nie lubili? No, bo bywało różnie. Na łącznie... sadzali go na elektrycznym krześle? Zdarzało się, że zabijali. Zgadza się. Pozbawiali majątków, wyganiali, zabraniali. Aha, bo różne kiedyś rzeczy nie opowiadałaś robić o tym elektrycznym krześle. No, na przykład czasami kazali ubierać się konkretnie, albo naszywki robić. A co to są naszywki? No takie rzeczy, takie znaczki, że ty, ja jestem z takiego, a takiego narodu. No i później taki ktoś na przykład nie mógł kupować w niektórych sklepach, albo różnie to bywało. Nie było to przyjemne w żaden sposób. Nie. No a później w pewnym momencie nawet starano się wszystkich ich pozabijać. I w Polsce prawie wszyscy Żydzi zginęli podczas II wojny światowej. Dobra, czytaj dalej. Każdego dnia Mardocheusz przechadzał się przed dziedzińcem domu kobiet, żeby się dowiedzieć o zdrowiu Estery i o tym, jak się jej powodzi. Czyli skąd mógł to wiedzieć? Nie mam pojęcia, skąd to by mógł to wiedzieć. No jak myślisz? Skoro on się przychodzi przed dziedzińcem domu kobiet, a ona mieszka w domu kobiet. Trochę mógł podsłyszeć? No albo po prostu na przykład mogła się wychylić z okna, nie? I coś mu powiedzieć. Albo ktoś mu mógł donieść, zaprzyjaźniony, donieść mu wieść.
No, nie wiem, czy pamiętasz, jak dziadziuś opowiadał, że jak jeszcze by było za jego czasów i można tak po prostu było być ze swoją żoną podczas na przykład wtedy, kiedy się rodziło dziecko. Wtedy w szpitalu był zakaz taki, że ojcowie nie mają prawa być wtedy. I można było tylko czekać gdzieś Nie, nie tam i dopiero opowiadałam. powiedział. No to spytasz się dziadka jutro. Na przykład. Dobra, no to czytam dalej. Ale to było podobnie, że mężczyźni nie mogli tam wchodzić. Więc, Czemu? no, z różnych tam powodów. No, na przykład dlatego, że były tam kobiety, które miały być dziewicami, miały być przeznaczone dla króla, więc jak chcesz inni Aha, mężczyźni, no dobra, czytaj mogły dalej, to. bo to ma być dobranocka Biblii, a nie historia świata. No. Za każdym razem, gdy przychodziła kolej na dziewczynę, aby stanęła przed królem Achaszweroszem, po upływie 12 miesięcy, zgodnie z przepisami dla niewiast, tyle bowiem czasu przeznaczano na pielęgnowanie ich urody. Aż rok? Przez 6 miesięcy namaszczano je olejkiem z miry i drugie 6 miesięcy na namaszczanie balsamem i innymi pachnidłami, jakich używają kobiety. Jak myślisz, po co? Czemu? Po to, żeby ten makijaż się nie zmył i żeby wszyscy podziwiali, jaka to ona jest piękna? No to może też, ale przypuszczam, że miało to jeszcze inne powody. Jaki mógł być inny powód? Taki, który mógłby być dobry. Troszczyli się o nią? No tak, troszczyli się o nią, ale co jeszcze? Popatrz, że każda z nich była przez 12 miesięcy w ten sposób ich urody pielęgnowana. No to Pielęgnowana skoro każdej uroda była tak pielęgnowana, no to. mężczyźni wyręczali kobiety, Nie, coś w tym nie, stylu. nie, nie. Skoro każda miała porówno, to. Że nie było żadnego wyróżniania. Że ja jestem z bogatej rodziny, a ja z biednej, a ja z takiej, a ja z śmakiej. I to akurat było fajne. Każda dziewczyna w tym momencie miała równo, żeby wyrównać szanse. Rok czasu. Przez rok czasu to już Każda? przyzwyczajenie. Bez pomijania w tym mieście? No, z tych dziewczyn, które zostały wybrane, że być może któraś z nich zostanie królową. No. Także, żeby wyrównać ich szanse, tak przypuszczam. A poza tym, no, żeby je przygotować, żeby specjalnie ich skóra stała się bardziej miękka i tak dalej. Nie wiem Czy była dokładnie. nie wyglądała? Tak przypuszczam, no. W każdym razie, kiedy minął ten rok, to wtedy dziewczyna udawała się do króla. A wtedy musiano zaś jej dostarczyć wszystkiego, czego zażądała, żeby z tym szła do domu kobiet do pałacu królewskiego. Zobaczcie, mogła zażądać, co tylko chciała, żeby pójść do króla. A po co? Na przykład lodów śmietankowo-czekoladowo-truskawkowych, Na polaną przykład. polewą waniliową z posypaną Pewnie. A po co to było? posypką. A po co to mogło być? Żeby ona poczuła się dobrze. No, ona jak ona, ale ona tutaj miała się przygotować, tak? I o co jej chodziło? Żeby się temu królowi Podobać? podobać, prawda? Zainteresować go. Więc co by tam nie pomyślała, to miała jej dostarczyć i ona miała właśnie przynieść. Chciała go zainteresować sobą, między innymi przez to, co ze sobą zabierała. Wieczorem udawała się tam, nad ranem zaś przechodziła do drugiego haremu pod opiekę szaszkaza, eunucha Szaszkaza? królewskiego, tak, To chyba stróża nałogu. szyszka jakaś. Może. Wiesz, trudno powiedzieć, jak konkretnie się te ich imiona wymawiała, ale jest napisane tutaj w tym przykładzie szaszgaza. Pokaż, gdzie? To szaszgaza. Szaszgaza. Eunucha królewskiego. Stróża nałogu. To pisze na serio. Szaszgaza. I nie mogła już przychodzić do króla, chyba że król jej zapragnął i sam przywołał ją po imieniu. Czemu? No bo tak, takie były przepisy.
No to skoro ją tak wyręczali, pielęgnowali, to czemu nie mogła przychodzić do króla, kiedy chciała? Mógł nie przeszkadzać. I jak mu się nie podobała, król miał inne, że tak powiem. Dziwne. Wypróbowywał inne dziewczyny, czy któraś z nich mu się spodoba. A tutaj wyjdzie na królową Esterę? No właśnie, o tym jest mowa dalej. A gdy przyszła kolej na Esterę, córkę Abihaila, stryja Mardocheusza, Abihaila. Tak, stryja Mardocheusza, który ją przyjął za córkę, aby udała się do króla, nie żądała niczego oprócz tego, co jej polecił Hegaj, eunuch królewski, stróż kobiet. A co on jej polecił? Nie ma napisane. Ale cokolwiek jej polecił, było to takie, żeby odpowiedzieć. Szkoda, bo to było takie ciekawe. A jak myślisz, co mógł jej polecić? Co ona miała ze sobą wziąć? Może inaczej się cię spytam. Dlaczego jego porada była dobra? To się możesz domyślić z historii dotychczasowej. Dlaczego jego porada była dobra? Kogo porada była dobra? No tego Hegaja. Kim był ten Hegaj? Stróżem kobiet. No i czym on się zajmował? No, pilnowaniem. I czym jeszcze? Obranianiem? No, ale czym jeszcze? No, skoro każda z kobiet, z tych dziewczyn mogła zażądać, co tam chciała i jej dostarczano, żeby poszła z tym do króla, no to przez kogo to załatwiała? Przez tego stróża? Bardzo możliwe. No w każdym razie, nawet jeżeli to nie było przez niego załatwiane, no to... To on musiał mieć w tym jakieś znaczenie? To widział to przynajmniej. Widział, z czym chodziły te dziewczyny, prawda? No i pewnie widział też, jak król na to reagował. I na przykład, jak by wniosły bombę atomową? Nie, no, no bez przesady. Bez przesady. Ale widział, co się królowi podoba i innym, a co nie, prawda? No więc jeżeli ona postąpiła zgodnie z tym, co jej poleciło, no to pewnie on jej po prostu doradził na podstawie tego, co widział wcześniej. Jakie rzeczy się podobały, a jakie nie. No i co mogłoby się jej najbardziej spodobać. I najwyraźniej właśnie się udało. Ciekawe co. No. Esterę wprowadzono do króla Achaszwerosza, do Pałacu Królewskiego, 10 miesiąca, to znaczy miesiąca Tebet, roku 7 jego panowania. Czyli siódmego panowania tego króla. No i właśnie, czyli przez ile lat trwało to szukanie żony dla króla? Pamiętasz? To w pierwszym rozdziale było, kiedy była ta uczta. 5? W trzecim roku swego panowania wyprawił u siebie ucztę. W trzecim roku i jeszcze pół roku trwała ta uczta, prawda? Czyli 3,5 lat. A tutaj w roku 7, czyli po kolejnych 3,5 latach. Czyli 3,5 lat szukali żony. Prawda? No to długo, nie? Sporo. To ile tam dziewczyn musiało być wypróbowanych? Na jeszcze rok każda miała próby, więc bardzo, to nie tak od razu. Bardzo, bardzo dużo. Ile rok ma dni? Pamiętasz? 365. 365. No to skoro każda miała mieć przynajmniej rok czasu na to, no to zostawały 2,5 roku, prawda? To 2,5 razy 365 to tak mniej więcej ile? 350 razy 2? 35 razy 2? Czekaj, 350 razy 2 to jest 700. 700, prawda? I jeszcze połowa z 350. Połowa z 350 to jest... Połowa z 300 mniej więcej. 150. 150, no więc 700 plus 150 to jest 850 i jeszcze tam resztka to jakieś 800. Około 800 dziewczyn, prawda? Poszło i wróciło i królowi się nie spodobało. Czy widzisz, jak Estera się spodobała, dopiero była 1 na 800.
królowej się spodobała mniej więcej. Jej! To musiała być naprawdę fajna i ładna dziewczyna, nie? Król umiłował Esterę bardziej... Pomimikowałam. Zrobiłam tak. Król umiłował Esterę bardziej, aniżeli inne niewiasty. Zdobyła jego łaskę i upodobanie ponad wszystkie dziewczęta. A czemu akurat ona? No najwyraźniej była na tyle fajna. Musiała być i ładna, i grzeczna, i miła, i mieć właściwe prezenty, tak? I właściwie się zachowywać przez cały czas. A ile minut już nagrywamy? No już troszeczkę nagrywamy, ale już niedługo mam. Włożył jej więc na głowę diadem królewski i ustanowił ją królową diadem? Na miejsce właśnie. Diadem? A co to jest diadem? No, jak myślisz, skoro włożył jej na głowę jakiś diadem. Jakiś szlachetny kamień? Tak, ale no sam kamień to pewnie by jej spadł. Tak? Koronę? Coś w rodzaju takiej korony. No, koronę z diadu? Korona taka, ja wiem, taka z takim pojedynczym być może, bo potrójnym taką wypustką. Coś takiego. Tak jak opaska na włosy, tylko że z drogocennym kamieniem prawdopodobnie. Trudno powiedzieć. Okej. Okay. No jakiś rodzaj korony w każdym razie. I ustanowił ją królową na miejsce Waszty. Ponadto wyprawił król wielką ucztę dla wszystkich książąt i dworzan. Po raz kolejny, nie? Dwa razy uczta, taka sama. No może nie aż taka sama, bo nie tak długo trwająca. Podobna. Ale tego. Ucztę dla wszystkich książąt i dworzan, ucztę na cześć Estery. A prowincję uwolnił od podatków oraz rozlał dary ze szczodrobliwością królewską. A co to jest prowincja? Prowincja? To powiedzmy tak jak województwo. Okolica jakaś. Jakiś obszar kraju. Pamiętaj, że on nad 127 prowincjami panował. No to uwolnił te prowincje od podatków. Czyli nikt nie musiał płacić królowi podatków. Musiała. Ładnie się zachowuje. A gdy dziewczęta zgromadzono w drugim domu kobiet, Mardocheusz czuwał u bramy królewskiej. Estera nie wyjawiła ani swojego pochodzenia, ani swojego rodu, tak jak jej to polecił Mardocheusz. Była posłuszna poleceniom Mardocheusza, jak dawniej, gdy znajdowała się jeszcze pod jego opieką. Jak myślisz, że ona mogła mieć lat? To Estera. W tym czasie. Z 20? Może 20? A niektórzy mówią, że około 15. W każdym razie, prawdopodobnie już kilkanaście. 15-20. 15-20 być może. Tak myślę, że 11. I zobacz, no pewnie, że raczej 11. I to raczej później 11. Nie, ale zobacz, że była posłuszna swojemu opiekunowi. I to jest bardzo ważne. I to będzie bardzo ważne także w przyszłej części, bo dzięki temu posłuszeństwu później mogła uratować swój naród. W tym czasie... To będzie bardzo ciekawe. W tym czasie, gdy Mardocheusz pełnił straż u bramy królewskiej, Biktan i Teresz, dwaj eunuchowie królewscy, stróże progu... Biktan i Teresz? Uniesieni gniewem, postanowili podnieść rękę na króla Ahaszwerosza. Czyli co postanowili? Podnieść rękę na króla Ahaszwerosza. A co to znaczy? Że chcieli oni podnieść swoją rękę na króla Ahaszwerosza? Chcieli go w jakiś sposób... No. Unieszkodliwić, zgładzić, coś? No, zabić prawdopodobnie. Mardocheusz dowiedział się o tym i zawiadomił królową Esterę, która w imieniu Mardocheusza doniosła o tym królowi. Kiedy tę wiadomość zbadano i okazało się, że jest prawdziwa, czyli zobacz, jak tutaj jest zrobiona, zbadano i sprawdzono, czy jest prawdziwa, a nie po prostu, że ktoś mi powiedział, że ktoś tam jest jakiś niedobry, prawda? To trzeba go ukarać. Tylko sprawy sprawdzono i okazało się, że to jest prawdziwe, to wtedy powieszono obydwu na szubienicy. Szubienicy, tak jak tam gra się w ludzika. Tak. Najpierw no tak, rysuje się... stracili życie. Tak. A zdarzenie to wpisano do kroniki, do księgi kronik przeznaczonej dla króla. A w księdze kronik w Biblii to też jest napisane? Nie, bo to jest inna kronika. Tutaj są inne kroniki. Szkoda! Tutaj są kroniki o królach Izraela.
i króla Judy. Natomiast tam była kronika tych królów właśnie z tamtego narodu. No i na tym kończymy. No to powiedz mi teraz, o czym był ten rozdział? O wybieraniu królowej na... O wybieraniu dziewczyny na królową. Mm-hmm. No i co tam było takiego ciekawego? To, że stróż polecił jej wziąć coś, nie wiadomo co to było, do tego króla. I ta Estera spodobała jej się akurat najbardziej. Chociaż nie wiadomo co to było. No, a jeszcze co było z tym wyborem? Co ciekawego było jeszcze w tym wyborze? Jak długo ten wybór trwał? Aż 3,5 roku. Każda z dziewczyn jak długo się przygotowywała do tej chwili? Cały rok, czyli 365 dni. Dobrze. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wszystkim. Dobranoc. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.